Alright. Cześć, z tej strony Kebab i witam was na kanale Kebab Gang. Dzisiaj zagramy sobie Minion Motor Race, gdyż mam taką ochotę i chciałbym sobie zagrać coś luźniejszego. Pogadać sobie z wami. Ostatnio kończyliśmy na Tokio, no to wychodzi. Przynajmniej jest Dar es Salaam. Nie mam powiedzieć, co to jest. Jak ktoś wie, to jakaś Arabia Saudyjska, czy coś jest tyle. Więc dzisiaj sobie porozmawiamy sobie, no tak na luzie. Taka zwykła gadka między nami. Co mam do powiedzenia? A, dlaczego tak rzadko filmy wychodzą ostatnio? Jest to kwestia taka, że miałem szkołę, którą skończyłem już na szczęście, więc nie ma problemu. Teraz filmy powinny być codziennie, o ile coś się nie wydarzy. I w sumie to tyle, no też nie miałem zbytnio chęci do nagrywania, jakoś tak po prostu mi się nie chciało. Ale teraz mam, powoli wracamy do horrorków. O to się nie martwcie, trzeba dokończyć 6 nocy we FNAF-ie, sobie przypomniałem, że trzeba 6 nocy dokończyć. Więc prawdopodobnie jutro pojawi się 6 noc z FNAF-a 1. Flamptiego warto byłoby też przejść, bo zacząłem, a nie skończyłem. Więc Flamptiego też chyba 3 części są, prawda? No to też oczywiście będzie poruszane z mojej strony. No i to wszystko się oczywiście wydarzy. Sorry, że nie ma kamerki, ale nie chce mi się rozkładać. To jest rzecz, która mi się nie chce. Teraz bez kamerki, ale prawdopodobnie już następne gry wszystkie będą z kamerkami. Bo to już trzeba zrobić taki standard, nie? Więc prawdopodobnie będę nagrywał w nocy, bo mam w tle okno, przez co oświetlenie jest gorsze za dnia, więc żeby nagrywać poprawnie i żeby było wszystko dobrze, to muszę mieć noc, więc będę sobie nagrywał wieczorami. Dzisiaj nagrywam rano, dlatego też mnie to by nie pasowało. Okej, okay. To jest pierwszy poziom, widzę, jest piątek, zaraz będziemy mieli sobotę. Więc sobota, potem niedziela i w niedzielę dostaniemy jakąś nową oczywiście rzecz. Dobra, tak połączymy to. Trochę dziwaczny sposób, ale też dziwaczny sposób w ogóle się stworzyło, nie? Więc co można oczekiwać ode mnie? Żeby tutaj może nie było jakiegoś zamieszania, połączę to z tym, będzie lepiej, a tutaj usunę. Dobra, ruch na razie funkcjonuje poprawnie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Już jest co niedziela. I teraz możemy otrzymać kolejną rzecz. Dobra. Sygnalizacja świetna bridge'a. Bridge'a mi się chyba przydadzą. Sądzę, że tutaj coś się może zaraz wydarzyć. Chociaż czy bridge'y są potrzebne na tym etapie? Tu jest jakaś wysepka, więc tutaj faktycznie może coś powstać. Dobra, jednego bridge'a będziemy mieli w razie W. Póki co sygnalizacja nie jest potrzebna, w razie czego mogę zrobić jeszcze tak, nie? To się przyda? Może. Zobaczymy. Chyba tak. Chyba to się przyda. Zobaczymy, czy to będzie korzystane. Uwaga, uwaga. Nie, na razie nic nie korzysta z tego. No proszę, no pięknie. Dobra, na razie nie ma problemu. Nie ma co ich łączyć, no bo czerwony jeden czerwonych, a rzucić do żółtego, to z tym nie będzie problemu. Po tym jak się zacznie mieszać, o Jezus, nawet nie chcę myśleć jak. Tutaj patrzę, że można byłoby to zmniejszyć. A w taki sposób. To jest zmniejszone? Nawet jeszcze można byłoby to. O. No, trochę zyskałem chyba, nie? Zawracaj żółciutki. Nieźle. Nieźle. Tutaj już wysepka się bardziej odsłoniła. Więc możemy oczekiwać, że jeżeli dojdzie do jakiejś. Do kolejnego wysypu miast, boże, domków, to może się pojawić jakieś gówno na tej wysepce. Zgaduję. Dlatego ten bridge będzie potrzebny. O Boże. Łączymy to w taki sposób? Brzydko, nie? Połączone, ale co mam zrobić? Da, kolega, ty się połączysz tutaj. Ty, bez kitu, może to... No póki mogę, nie? To ja oddzielnie je robię. Póki mogę, oczywiście.
wtedy nie będzie i sobie nie będzie przeszkadzać. Traffic light weźmiemy na razie. Coś czuję, że to będzie potrzebne. W ogóle oglądałem ostatnio serial dosyć fajny. Polecam na Netflixie, to jest Kierunek Noc. On mi był polecany wcześniej, natomiast jakoś nie podchodziłem do tego tak bardzo. Nie wiem, ten serial mi się nigdy nie obił o uszy, więc nie wiedziałem, czy to jest dobry serial. Koncept fajny. Koncept, gdzie słońce zabija i ludzie muszą... I ludzie lecą samolotem, uciekają przed słońcem. Cały czas, nie? To jest fajny koncept. O, czekajcie, jak teraz połączyć. Dobra. Nie chcę marnować, więc zrobimy to w taki sposób. Ale to jest bardzo brzydko zrobione. Bardzo brzydko zrobione. Chyba trzeba odwalnąć światła. Nie, światła nie, jeszcze nie. Mam rondo? Mam rondo. To zajebiście. Tak to wykombinujemy. Te rondo się nam przyda faktycznie. Dom, żółty domek, sorry. Zapomniałem, nie zauważyłem w ogóle, tylko skurczybyka, że wyszedł. Czyli tak, mamy pierwsze połączenie, żółte z niebieskim. Tutaj może jakiś inny kolor wyskoczy. Jakby wyskoczył niebieski, to byłby problem. Ale wtedy chyba bym połączył do tego. Żeby nie psuć tych czerwonych, to chyba bym połączył do tego. A co gdy czerwony wyjdzie z tej strony? To się też może wydarzyć. No to wtedy już będzie połączenie jakieś. Dobra. To łączymy w taki sposób. I to łączymy w... Czekaj. Taki sposób. Do ronda. Co to ronda? Nie, co ja robię? Tutaj. Tu będzie lepiej. Tak. Żeby nie przeszkadzać żółtym, nie? No i pięknie, jakoś to funkcjonuje. Okej, następna niedziela. A, i co chciałem powiedzieć o serialu? Serial jest fajny pod tym względem, że... Wiecie, znacie schematy w niektórych filmach. I wiecie na przykład, że kiedy są jakieś znaczące postacie i one są w trudnej sytuacji, na przykład sytuacja, która, wiecie, która w grę wchodzi życie, nie? Kiedy w grę wchodzi życie i może główna postać umrzeć i my takie, o, co się wydarzy z tą postacią, no to wiemy o tym, że ta postać nie umrze. Wiemy o tym, że ona się będzie męczyć przez ten cały odcinek, przez te 30 minut. Natomiast ona na końcu wykombinuje w jakiś logiczny sposób rozwiązanie. To chociażby mamy w serialu Dom z Papieru. Lubię ten serial, natomiast wiedziałem, jakie postacie na pewno nie umrą. I wy pewnie też wiecie. Tak na logikę pomyślicie o tym, nie? No. No to jest słabe. A w tym serialu, mimo że ja podchodziłem takie, no dobra, to jest problem, ale zaraz znajdą rozwiązanie. Tą postać nie może umrzeć. A tu myk. Jestem zaskakiwany. Nagle postać, która jest istotna, umiera. Po prostu. Bo się nie udaje ją uratować. Albo kiedy mówię, no okej, ta osoba już nie będzie żyć. Nagle znowu jestem zaskakiwany. Surprise, ta osoba żyje i będzie żyć. I to są takie właśnie zaskoczenia, które były dla mnie bardzo pozytywne. Bo to łamie schematy, nie? To łamie schematy. Ta śmierć faktycznie ma wtedy wartość. My się ewidentnie wtedy boimy. My się wtedy ewidentnie boimy o to. Czekaj, co ja robię w ogóle teraz? Tu muszę dać rondo chyba bardziej. Tu w ogóle nie wiem, jakąś taką kurwa zrobiłem. Niż ma zrobiłem pierdolony. Potrzebuję rondo. Ewidentnie potrzebuję rondo, ale widzę, że ta gra nie daje mi ronda. A ja bym potrzebował rondo. Czy dasz mi rondo? Jest! I motorwaya. Bierzemy rondo. Rondo się przyda. Tu usuniemy trochę. Walniemy tutaj rondo.
z tej strony i teraz łączymy autostradę. Okej, okay, jest dobrze. Rondo się bardzo przydało. Czy są jakieś domki, które... No i wracając, w tym serialu faktycznie ta śmierć wtedy ma tą wartość, nie? Nie wiecie, co się wydarzy. Czy dany problem zostanie rozwiązany, czy nie. To jest takie już dosyć potężniejsze i ten zabieg mi się cholernie podoba. Ten zabieg jest fajny. Szkoda tylko, że nie pokazali, jak umiera dana postać w tym serialu. Od słońca. Bo ja byłem cholernie ciekawy, jak ciało się zachowuje, nie? Kiedy słońce wychodzi. Tego, to nie było pokazywane. Szkoda, a chciałem zobaczyć. No ale to jest taki smaczek, nie? Można powiedzieć, że to jest taka tajemnica, że nikt, zarówno ludzie nie wiedzą, jak ciało się zachowuje na słońcu, tak samo my nie wiemy, nie? Więc to może taki smaczek jest. Dobra, jakie mamy połączenie? Mamy połączenie tutaj, czerwony z niebieskim, niebieski z żółtym i żółty z niebieskim. Nie ma problemu. Póki co jest dobrze, no bo czerwoni tutaj tylko podróżują, czyli te rondo jest połączenie z niebieskim, a niebiescy... No niebiescy mają przejebane, w sumie tak sobie patrzę, nie? Żartujesz. Mam dużo ulicy. No nie. Połączymy czerwonych z tej strony, żeby nie przeszkadzali. Połączymy ich z tej strony. Musimy walnąć gdzieś światło? Nie, nie musimy walić światła. No na razie ulica jest git, jest git. Nigdzie nie potrzeba światła? Nigdzie nie potrzeba światła. Dobra. O, stop. Trzeba pomyśleć. Chyba bez motoru ja to się nie obejdzie, co? Teraz tak. Na pewno połączymy tutaj ulicę, bo tu jest szybciej. Żeby to było ładnie zrobię to tak. Dobra. I wtedy motorwaya stąd wezmę, połączę w tą stronę. Tutaj. Na pewno tutaj? Czy może nie lepiej na rondo? Kurwa, nie, lepiej je połączyć tutaj. Dlaczego tutaj? Bo prawdopodobieństwo, zobaczcie, mamy trzy bazy, nie? Żółte. No to większe prawdopodobieństwo, że będą miały, że ktoś tutaj stąd będzie jechał tutaj. Więc nie będzie nam przy okazji psu tutaj na rondzie sytuacji, a jeżeli... No bo tak czy siak... Tak, to ma sens, co mówię. To ma sens. Połączymy tutaj. Bo gdybyśmy połączyli tutaj, to wszystkie samochody, zarówno nawet te, które jechałyby tutaj, albo które jechałyby tutaj, wszystkie by jechały na rondzie. Robiłby się korek potrzebny. A jak tutaj połączę, to tylko część z tych wszystkich, które będą jechały z tej strony, pojedzie na rondo i się zmniejszy ruch. To ma sens, powiedziałem. No. No i zajebioza. Trzeba połączyć. Dobra, połączone. I teraz tak, tutaj jest kolejna sytuacja. To jest jasne, to jest ciemno-niebieski, tak? To jest ciemno-niebieski. Nie jest tak źle w sumie, jak tak patrzę. O Jezus. Trzeba tak to połączyć, tak? To połączymy to w taki sposób. Nie ma problemu. Połączyliśmy to w taki sposób. Trochę brzydko tu jest. Ale będzie problem, bo kurwa, trzeba byłoby jakoś kolejną autostradę walnąć. Dobra, to jak wykupię autostradę, to połączę ją z tego, połączę ją tutaj. Dobra, jak tu będzie. Tutaj połączenie z tym. Dobra, niech będzie też, nie ma problemu.
Nie ma żadnego problemu dla mnie. Jest piątek, warto byłoby zrobić tę autostradę. No tutaj się martwię, nie? Tu jest problem, bo spójrzcie, jaką oni muszą drogę. O kurwa, czekaj, teraz mnie doszło, co się w ogóle wydarzyło teraz? Czy tu nie ma połączenia nigdzie? Tutaj nigdzie nie ma połączenia. Tu jest połączenie. Sorry. Jezu, nie ten guzik wcisnąłem. Tutaj połączymy go z tej strony. I teraz tak, tutaj. Walimy tak. Wtedy ty połączysz tutaj. Robimy połączenie z tej strony tak. Nie, z tej strony tak. Tak zrobimy połączenie. Żeby tutaj nie przeszkadzać. Okej. Tak. Liczymy tutaj prawdopodobieństwo jechania, bo te niebieskie nie będą jechały. Jasne niebieskie, tylko te ciemno niebieskie będą jechały tędy. Musi być połączenie. Możemy też zmniejszyć ruch robiąc tak. Wtedy część niebieskich może pojechać tą stroną. Ma to sens. Warto byłoby tutaj jemność światła. Tu można światła jebnąć, mi się zdaje. Ma sens. Ładnie idzie. Póki co jest dobrze. 320 osób zostało przeniesionych. Tak. 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 Myślenice niebieskich. Jest już niedziela. I dostajemy teraz. Nie mamy autostrady. Nie mamy autostrady. Gdzieś się robią korki? Nie, korków na razie nie ma. O dziwo to wszystko jakoś funkcjonuje. Dobrze. Stop, 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 stop. Tu się pojawi nam skurczybyk. Dobra, nie ma problemu. Gdzieś jeszcze się pojawił? Ja chyba nie. Tu autostradę chciałem połączyć, nie? Z tym. Bo to jest aż koszmar, żeby tak to jechało. To się powiększyło. Tylko, że jak ja to połączę, tak to połączę, nie? Chyba najlepiej. Dobra, niech będzie. Niech ci będzie, ja to mogę zaakceptować. Tu się robi zator, ale jest on szybko... Ten problem jest rozwiązywany relatywnie, dosyć szybko. Połączymy go z tej strony. Nie będzie on jechał przez całość, to jest niewiarygodne, żeby on jechał przez całość. Dojedzie on z tej strony, a tu zrobimy połączenie takie. Wtedy. Okej, okay, jest git. Tu są dwa. Wjeżdżają. Dobra, nie będzie problemu. Tu jest dużo samochodów dosyć. Tu się robi, widzicie to? Co tu się robi? Spójrzcie, jak sobie zwolnimy. Jak sobie zwolnimy, to widzimy, że tu się robi niebezpiecznie. Mam nadzieję, że... O kurwa. Ha, Boże. Trzeba to jakoś rozwiązać. Okej. No motorwaya by się przydało zrobić. I teraz tak. Czy dziś motorwaya walimy w bardzo potrzebne miejsce, czy możemy zagwarantować im tutaj dostęp do motorwaya? W sumie to nie jest problem na razie. Problem robi się tutaj.
ci stąd dojeżdżają. Nie, chyba nie jest problem. Nie, na razie problemu nie ma. Tu już jedzie, patrzcie, sznur żółtych. Jest giz. To nie jest problem dla nas. Myślałem, że to będzie problem, ale póki co problemu nie ma. To po co go naprawiać? Tego motoria sobie zostawię na później. Tutaj się robi jazda potężna. To jest centrum miasta. Ale dobra, no jakoś to idzie, nie? Tyle dobrze. Myślę nad tym, bo to się może stać, tutaj wydaje mi się, że będzie najciężej. No, ale chodzimy już 600 mamy, to chodzimy do 1000 powoli. Powoli, kurwa, to kurwiamy, nie powoli. Tu się motorway przyda, faktycznie już, nie? Tutaj bez motorway to w sumie gówno możemy zrobić. Nie, tak, nie, sorry. Tak, tak i tak. Okej. Okay. Bardzo dziwna konstrukcja. Bardzo dziwna konstrukcja. A, już jest połączenie, sorry. Połączenie jest. Tu są tylko niebieskie domki, prawda? Ma sens? Ma sens. Dobra. Jest git. Nie ma problemu. Może być. Ja póki co, to mi na razie problemów nie stwarza. I teraz jest problem. Może nie do końca. Nie mam mostów? Mam kurwa mosty. Póki to tak zrobimy. Tego się nie spodziewałem akurat. Tego się nie spodziewałem. Tutaj będzie osiedle tych niebieskich teraz, jasne, nie? Pyk, pyk, pyk. Aja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 j
Łączę go z tym na niżej. Zrobimy skrzyżowanie takie. Wtedy oni będą mogli przyjeżdżać sobie. Walimy tutaj światło, o ile się da. Chyba na razie się nie da. Musi na razie zniknąć autostradę. Nie wiem, jak to działa. O mój Boże, co tu się odwala? Czy ja o czymś zapomniałem? Mam wrażenie, że o czymś zapomniałem. Nie no, żółty mają dojazd i to całkiem duży dojazd mają żółte. Mogę tutaj walnąć może, co będzie lepiej. Gdybym im ograniczył całkowicie jazdę. Jezus Maria, tu rondu by się przydał. Potrzebuję ronda, czekaj. Zajebiście. Bierzemy ronda.
Tutaj. Tu rondo by się przydało. Jak ja mówiłem. 54. Budynki. Mogę zrobić połączenie jeszcze takie. 44 mam dalej. Mam autostradę jedną. Aha. A kurwa... To... Nie, czekaj, nie kumaczyłeś. Tak. O, i teraz działa, tak? Zajebiście. Nie wiem, jak to funkcjonuje, ale jakieś funkcjonuje. Może, żeby nie przeszkadzać nikomu, to zrobimy... O. Na wyjeździe, dosłownie, stąd. Działa. Powinno działać przynajmniej. Jezus Maria, ile tutaj rzeczy w ogóle teraz, nie? Ile tutaj się teraz narodziło tego wszystkiego? Tu jest pod spodem ulica? Jest ulica. Czyli ja mam to połączyć? To tylko mogę połączyć. I na upartego byśmy mogli tu połączyć. Na upartego w sumie. Moim zdaniem. A co tutaj będzie tutaj taki zapierdol? Jakoś to powinno funkcjonować teraz. Tu dojeżdżają, dobra. Tutaj dojeżdżają. Gdzieś jeszcze tutaj dojeżdżają. Tutaj się powiększyło. Dojeżdżają. Tak, tutaj dojeżdżają, jest git, dobra. I 1000 będzie zaraz. Przynajmniej do tysiaka dobiliśmy. Czekajcie, jeden dom jest nie ogarnięty. O kurde. Mam jeden most, dobra, to na razie skorzystamy z tego. Na razie. Potem to połączymy do tego. Póki co, póki nie potrzebujemy niczego, nie? Hmm. Tutaj niebieski jest tutaj połączony. Czy to dobrze jest połączone tutaj? Zobaczmy, jaką on ma drogę. On mi tutaj wyszedł niepotrzebnie. Teraz tak patrzę. On jedzie tędy chyba w sumie, ale... Nie no, on... dobra. To jest ewenement, który będzie miał daleko. Po prostu. Trudno. No i tak się wybudował, no. Nie naprawię go inaczej. Mam 26 ulic. Muszę oszczędzać tą ulicę. Pojawiło się tutaj fioletowe. Ładne, dobra. Bridge się przydadzą. Mamy już 1000, dobra, jest wspaniale, ty dobrze idzie, tak patrz na to, nie? Od 30 minut już to gramy, jest fenomenalnie, można powiedzieć. Można byłoby rzec. Tylko teraz tutaj. Tu musiałoby powstać połączenie wtedy. Aha, z tym fioletowym. Ten fioletowy tak kurde się wbudował. W takim miejscu, że no jest to trochę utrudniające. Tu jest problem. Te światła chyba dają radę.
Mam nadzieję, że się to daje radę. Coś nie robi problemu niepotrzebnego. Co ja robię? Marnuję tylko niepotrzebnie. Tu powstał, tu powstał. Trzeba to połączyć jakoś, nie? Tu powstał. Tu powstał. Kolejny, kurwa, daleko. No tu się będzie robił problem zaraz. Na logikę, spójrzmy jak oni mają daleko. Kto? Czerwoni? Czerwoni mają blisko. Strasznie blisko, nie mają tutaj wszystko, to jest ich, wszystko ich. Nie wiem, kumam. Żółci, no z żółtymi jest taki problem, że oni faktycznie tutaj, spójrzcie. Ławica płynie, nie? Ale nie mam zbytnio jak to go naprawić. Widzę. Potrzebuję światła. Tu trzeba światować. Tu trzeba ewidentnie dać światła. Tu się robi źle. Oj Boże, mi się potężny za korek się tu zrobił. Dobra, Sunday, szybko, Sunday. Go. Lecimy. No, wyjeżdżajcie, naprawiamy szybko. Naprawiamy sytuację. Nie, czerwoni się zajebali w akcji. Tu robimy połączenie, połączymy na razie go tak. Tu robimy połączenie i tu robimy połączenie. No, to jest chyba koniec już gry. Tak, to jest już ewidentnie koniec gry. To zauważyłem, kolejny się pojawił. Koniec. To jest w sumie tak... Ten zdech. Dobra, dzięki wielkie za grę. Było fajnie, mi się podobało. 80 dni, 1574. Zobaczmy, jak to w ogóle w porównaniu do poprzednich wyników. Zobaczcie, Tokio mi poszło gorzej, Beijing poszło gorzej. Nawet Los Angeles, który jest pierwszym poziomem, poszedł mi gorzej. Biorąc pod uwagę, że to jest dalszy poziom i jest ciężej, no to ja muszę powiedzieć, że... Ja muszę powiedzieć, że jest dobrze, nie? Dobra, dzięki za obejrzenie. Widzimy się jutro, z Fnafem, siema.